Cześć, siemanko! W tym filmie przedstawimy wam wieś Kosmyrzów, która jest położona w województwie małopolskim, powiecie krakowskim, gminie Kosmyrz Lubożyca. Jest to teren wyżynny, położony na około 250 metrów nad poziomem morza. W Kosmyrzowie mieszka około 1500 ludzi. Aktualnie znajdujemy się przy największym w Kosmyrzowie stawie, który jest także miejscem rekreacji. Możemy tu wyróżnić różne rodzaje, zarówno jak i ryb oraz ptaków. Jedne z nich to łocian biały, karaś pospolity i krzyżówka. Mamy przyjemność zaprezentować wam uczniów Akademii Sokoła grających na ich boisku. Szczęść Boże! Znajdujemy się aktualnie przy Kaplicy Apostolskiej w Kosmyrzowie. Jest to jedyny taki obszar w tym rejonie. Można tutaj też poświęcić na przykład święconkę, Wielkanoc oraz w każdą niedzielę odbywają tu się nabożeństwa. Panie, co ty tu robisz? To się dobrze składa! Znajdujemy się aktualnie w tężni solankowej. Tężnia solankowa jest używana do inhalacji. Kiedy jesteś chory, zestresowany, przychodzisz tutaj, wdychasz świeżego powietrza jako inhalację z tężni i od razu czujesz się spokojniejszy, zdrowszy. A inhalacje powinny być od 45 do 60 minut, kilka razy w tygodniu. W naszej gminie znajduje się wiele terenów rolniczych, na których uprawiane są głównie ziemniaki, kukurydza oraz pszenica. Człowieku, taką petardę. Ej, co ci jest? Ej, serce cię boli? Idź do poradni ogólnej, idź do gabinetu, na pewno ci pomoże. Siema, stary. Siema, jak tam? No dobrze, lekarz przepisał mi leki na serce. O, to dobrze się składa. Akurat tam mamy aptekę i pójdziemy zaraz tam i kupimy dobre tabletki. Patrz, mam tu przepisane leki, nie? No. Teraz pójdę teraz, nie wiem, do tej apteki i kupię to, co muszę, nie, żeby być zdrowy. No i dobrze. Serce nie będzie. Mamy tutaj aptekę Kosmyrzów, która jest bardzo potrzebna. Niewątpliwie Kosmyrzów, nazwa Kosmyrzów pochodzi od imienia Koćmir, a więc ta końcówka ów oznacza, że to była miejscowość, która należała do Koćmira, Koćmirów. Następnym krokiem do tego, żeby powiedzieć coś o Kosmyrzowie, o historii tej starej, najstarszej Kosmyrzowa, to warto zwrócić uwagę na to, że do 1530 roku mniej więcej właścicielami posiadłości rycerskiej w Kosmyrzowie była rodzina Kosmyrzowskich, Koćmirowskich, tak to się pisało w tych starych dokumentach. I takim żywym dowodem na to, takim dowodem, który istnieje do dnia dzisiejszego, o tym, że ta rodzina miała znaczenie dla lokalnej społeczności, dla kościoła w Lubożycy i posiadała również znaczenie wśród szlachty, było to, że oni byli fundatorami specjalnych naczyń mszalnych do kościoła w Lubożycy. Pozostał ich herb na tych naczyniach i inicjały, które wskazują na to, że był to dar przekazany przez bodajże Adama Koćmirowskiego, ostatniego właściciela tutejszych dóbr. Natomiast sam Kosmyrzów był dobrem szlacheckim, który do 1888 roku przychodził dosyć, można powiedzieć, takie zawiłe losy, w których tak naprawdę ostatnim
finałowym jakby właścicielem tej miejscowości była rodzina Mycielskich. Mycielski z Łuczanowic, a więc ten duży pałac, który znajduje się w parku w Łuczanowicach, tam mieszkali Mycielscy i oni byli właścicielami również Dojazdowa i Kocmyrzowa, więc mieli taki klucz, który był ich. Natomiast bardzo istotne jest to, żeby kończyć wątki właścicielskie, żeby zrozumieć, że to tak naprawdę zbiegło się z kilkoma momentami zwrotnymi w dziejach świata. Tak naprawdę końcówka XIX wieku i przynależność Kocmyrzowa do państwa habsburskiego, do Galicji, powodowała, że tutaj istniały władze samorządowe, tu istniała taka lokalna samorządność, odpowiedzialność miejscowej ludności za swoją małą ojczyznę. To było coś naturalnego w Galicji od 1867 roku. Druga rzecz, która jest istotna, to boom gospodarczy na płody rolne. To powodowało, że majątki ziemskie dobrze prosperowały. Efektem tego był rozwój Galicji jako w dzielnicy państwa habsburskiego. Pierwsza wojna światowa, to co działo się tutaj na pograniczu austriacko-rosyjskim, front, który wyniszczył miejscowe wsie, również dotknął Kocmyrzów. Dlatego na początku istnienia II Rzeczpospolitej Mycielscy zmuszeni długami, które były zaciągnięte przez nich pewnie wcześniej, i posiadając duży areał pól, musieli jakoś zbilansować z jednej strony kredyty, z drugiej strony doprowadzić do tego, żeby uzdrowić, doprowadzić do tak zwanej sanacji gospodarki. Warunkiem koniecznym było rozparcelowanie, sprzedanie części majątku i w ten sposób Kocmyrzów został podzielony na dwa takie organizmy gospodarcze jako wieś. Z jednej strony mieliśmy dwór, który był budowany właśnie na początku XX wieku i stał się własnością Stanisława Kochanowskiego. Z drugiej strony mieliśmy szereg dużych gospodarstw rolnych, które powstały w wyniku wykupu przez miejscową ludność pól od Mycielskich. I to sprawiło, że Mycielscy zniknęli tutaj z Kocmyrzowa, pozostał tylko Kochanowski, który między innymi wydzierżawiał, miał swojego tutaj administratora. Stanisław Kochanowski był ekonomistą, był profesorem, więc mieszkał w Krakowie i miał tutaj swojego administratora, którym był Jerzy Szczaniecki. On pozostawił po sobie pamiętnik, którym opisuje, jak ten Kocmyrzów, ten majątek, ta wieś, te okoliczne majątki wyglądały w tych latach 20. i 30. On tu mieszkał w tym dworze i praktycznie w drugiej połowie lat 30. musiał opuścić ten majątek. Natomiast od 1956 roku przy dworze, w ogóle w Kocmyrzowie istniał Sokół Kocmyrzów, który teraz tam ma swoje własne pomieszczenia, które stanowią szatnie i biura klubowe. Mówię tutaj o samym budynku. Sokół Kocmyrzów z tego powodu, że powstał w 1956 roku i to jest też data nieprzypadkowa. To jest moment, kiedy w Polsce kończy się stalinizm, rozpoczyna się bardziej swobodne życie społeczne. Ludzie zaczynają się organizować i często jest tak, że po prostu lokalni działacze, którzy przez okres stalinizmu nie ujawniali albo nie mogli też działać swobodnie, przejmowali jakby inicjatywę i stawali się takimi liderami na nowo, dlatego że to byli wielokrotnie ludzie tacy, którzy już wcześniej to robili. I prawdopodobnie, to jest jeszcze kwestia do weryfikacji, a więc wracamy do tego, od czego zacząłem, czyli do zbadania przez historyków. Sokół Kocmyrzów powstał właśnie na fali takiej przemiany, odwilży, jak to się nazywało, i stał się klubem, który nawiązywał do tradycji sokolnickiej, a więc tradycji towarzystw gimnastycznych Sokół istniejący w okresie Galicji, tu na tych terenach. Wracając jeszcze do czasów staropolskich, Kocmyrzów jako taki miał swoje serce tu w tym miejscu. W tym rejonie znajdował się pierwszy dwór, tutaj musieli mieszkać kocmirowscy. Nie było jeszcze żadnych związków z górą. Tak naprawdę
ten podział na te dwa płuca, jakbyśmy powiedzieli, Kocmyrzowa, czyli Kocmyrzów wieś i Kocmyrzów kolejka, nastąpił dopiero po 1899 roku, kiedy powstała linia kolejowa Kraków-Kocmyrzów przez Mogiłę, Czyżynę-Mogiłę do Kocmyrzowa. I to w ten czas powstały te budynki, których już dzisiaj nie ma oprócz kilku stacyjnych. To w ten czas też powstała celnica, w której mieści się teraz pogotowie ratunkowe i centrum edukacji i rehabilitacja. I to jest to miejsce, gdzie był styk dwóch państw. Państwa rosyjskiego, do którego należała Lubożyca, i państwa austriacko-węgierskiego, do którego należał Kocmyrzów. Sam Kocmyrzów, jeżeli byśmy mieli powiedzieć o tej lokalnej społeczności, to była z jednej strony społeczność wiejska, która tu, w tym miejscu, przy świetlicy, przy dworze, miała swój tak naprawdę jądro. Tu by mieszkali chłopi, rolnicy, którzy zajmowali się pracą na roli, a z drugiej strony na górze, na Baranie, mieliśmy zakłady usługowe, mieliśmy rzemieślników, mieliśmy aptekę, mieliśmy też duże sklepy. Na przykład była bardzo istotna stacja przeładunkowa, towarowa, która funkcjonowała praktycznie do lat 90. jako takie miejsce, do którego jeździli mieszkańcy okoliczni kupować towary i sprzedawać. Kocmyrzów do 1975 roku nie stanowił jednej gminy razem z Lubożycą. Dopiero w 1975 roku doszło do scalenia i nadania nowej nazwy gmina Kocmyrzów-Lubożyca z dominującym znaczeniem Kocmyrzowa. Powtarzając już, że tak by rekapitulując, najważniejsze miejsca dla Kocmyrzowa to jest dwór i tutaj dół Kocmyrzowa wokół stawu. To prawdopodobnie w tym miejscu gdzieś był zlokalizowany ten dwór, który należał do Koćmirowskich i tu było serce gospodarstwa majątku ziemskiego tego rodu. Później między innymi też Straszewskich, rodziny, która miała istotne znaczenie dla historii Krakowa. Drugim ważnym miejscem to jest Kocmyrzów Góra, kolejka, która już praktycznie nie istnieje, ale nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia historycznego to właśnie inwestycja w kolej doprowadziła do rozwoju Kocmyrzowa pod względem gospodarczym, społecznym, handlowym. I trzecia istotna rzecz to jest ta granica. Granica, która dzieliła dwa państwa na górze, na Baranie i oddzielała Kocmyrzów od Lubożycy. I to prawdopodobnie będzie element, który będzie towarzyszyć też następnym pokoleniom, gdyż nie sądzę, żeby to ktokolwiek chciał zmienić te granice. I to jest ważne, żeby zapamiętać, że tam były dwa państwa, które stykały się w tym właśnie miejscu. Znajdujemy się właśnie przy pastwisku zwierząt. Znajdują się tu takie gatunki jak baran. No baran, tak? Co? Są baran, tu, jeden tam, z drugim i trzeci jeszcze jest. Trzeci karmi. Tutaj jest Volkswagen Golf. To jest seria 16 V. Zgadzam się z tobą. Tutaj mamy barany. Baranek. Cześć, baranek. Baran. Opowiedz nam o swoim życiu. Brat jest zajęty. No i dobra. Znajdujemy się właśnie pod obiektem Butro. Butro jest obiektem budowlanym. Możemy tu kupić różne artykuły budowlane, takie jak styropian, kostkę brukową oraz cegły. Kolego, wiesz, że tutaj nie wolno śmiecić? Zbieraj teraz to i wyrzucasz to. W końcu mu uciekł. Kolego, nie wyrzuciłeś śmieci? Co ty tu robisz? Nieważne, wyrzucaj śmieci. No dobra. Morał z tego jest taki. Zawsze wyrzucaj śmieci w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kocmyrzowie, który znajduje się za nami.
Tutaj mamy jedyny z obiektów gastronomicznych w naszej miejscowości, który charakteryzuje się dużą popularnością. Jest on często odwiedzany przez ludzi. No. Właśnie na przystanku autobusu 212. Autobus ten ma 25 przystanków. Jego trasa zaczyna się pod Czyżynami, a kończy na Czulicach obok kościoła. Witamy, dzień dobry, jesteśmy tu, przyszliśmy tutaj do Pana przeprowadzić z Panem wywiad. Chcielibyśmy dzisiaj zapytać Pana kilka pytań, gdzie pierwsze z nich to chciałbym Pana zapytać odnośnie rozbudowy ścieżek rowerowych, budowy ścieżek rowerowych lub rozbudowy tutaj chodników w naszej gminie. Bardzo dziękuję, witam Was serdecznie, cieszę się, że możemy się spotkać. Jeżeli chodzi o rozbudowę ścieżek rowerowych, to będziemy to realizować sukcesywnie. Takim największym naszym teraz wyzwaniem wspólnie z województwem małopolskim to jest doprowadzenie do budowy Eurovelo 11, ponieważ jest to taka, można powiedzieć, ścieżka czy droga rowerowa, która będzie łączyć regiony. I tu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Zarządem Dróg Wojewódzkich taki plan jest. Oczywiście kwestia wyznaczania kolejnych ścieżek i budowa chodników to jest bardzo ważna sprawa z uwagi na to, że zarówno bezpieczeństwo, ale i też możliwość korzystania przez pieszych, przez rowerzystów. Ostatnio stało się modne budowanie takich poboczy utwardzonych. Chodzi o to, żeby jak najmniej formalności trzeba było dopełniać, jakby jak najmniej kosztowały dokumentacje techniczne, które są bardzo drogie, jeżeli chodzi o projekty chodników, typowych chodników. Także tak to będziemy starali się organizować. Dobrze, dziękujemy. A kolejne pytanie. Chcielibyśmy się też zapytać o poprawę jakości dróg w naszej gminie. To jest kolejne bardzo dobre pytanie. Mamy drogi w gminie wojewódzkie, wojewódzką jedną, powiatowe drogi to są te takie bardziej główne oraz szereg dróg gminnych. Jeżeli chodzi o drogi gminne, to mamy to zaplanowane budowę i modernizację tych dróg gminnych. Ostatnio jesteśmy w takim programie, gdzie mamy 10 dróg gminnych za ponad 8,5 miliona do roboty. Jesteśmy w tym momencie na etapie przetargu. I te drogi są już wytypowane i jest przygotowana dokumentacja techniczna pod realizację. Natomiast jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to takich dróg jest kilka teraz na tapecie, jeżeli chodzi o modernizację. Pierwsza droga to jest Kocmyrzów-Czulice. Jesteśmy na etapie wspólnego wykonywania dokumentacji technicznej z powiatem, bo to jest robione w tak zwanych IS-ach, czyli inicjatywy samorządowe, że droga jest powiatowa, ale gmina dokłada, samorząd gminy dokłada pieniądze do tej inwestycji. I to jest jedna inwestycja. Druga inwestycja, taka, którą wspólnie robimy z powiatem, to jest modernizacja całej drogi Prusy, węzeł w Zastowie, węzeł S7. I trzecia droga, która jest też na tapecie teraz projektu, to jest droga Łuczyce-Węzeł, czyli Wysiołek Lubożycki, Łuczyce-Węzeł w Łuczycach, która połączy też węzeł, który jest teraz w budowie, z naszą siecią dróg. Jest to bardzo ważne z uwagi na to, że tam będą też projektowane ciągi piesze, czyli te ciągi, gdzie będzie można poruszać się bezpiecznie wzdłuż tych dróg przez pieszych. Oczywiście to wymaga odpowiedniego standardu, odpowiednich dokumentów, ale jestem przekonany, że wspólnie z powiatem zrobimy to jak najszybciej. Tak, powiedziałem, jesteśmy teraz na etapie projektu technicznego. Dziękuję bardzo. Teraz przekażę głos do kolejnego uczestnika. Dobrze, teraz ja zapytam. Chciałbym się Pana zapytać, jaki ma Pan plan na rozwój młodzieży na terenie naszej gminy? Rozwój młodzieży to jest też temat, który jest mi bardzo bliski.
z uwagi na to, że zarówno młodzieży szkolnej, jak i młodzieży takiej, która już jest w tym okresie poza szkołą podstawową, no jest bardzo ważny. Na terenie naszej gminy mamy bardzo dużo młodzieży, mamy bardzo dużo tej młodzieży, która się przeprowadza z rodzicami i tutaj budują domy, wspólnie mieszkają. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły, no to budujemy cały czas tą bazę sportową. Kolejna inwestycja, która będzie też z salą gimnastyczną i stąd z tym zapleczem sportowym, to jest w Pietrzejowicach. Jest na tapecie też ostatnia szkoła w Maciejowicach, którą chcemy zmodernizować. Powstało szereg obiektów sportowych, chociażby sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych. Natomiast na pewno ważnym elementem to jest rozbudowa takiej bazy poza szkołą podstawową, czyli boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, różnych innych obiektów, które no w tym momencie młodzież chce użytkować, chce mieć na swoim terenie. Oczywiście wiąże się to też z finansami, ale jestem przekonany, że programy, które będą teraz dostępne z KPO, czyli Krajowego Programu Odbudowy, będą mogły wspierać zarówno w naszej gminie, jak i w innych gminach takie właśnie inwestycje. Także na pewno nie przestaniemy w tym doposażaniu w obiekty sportowe dla młodzieży naszej gminy. Jasne, to by było tyle ode mnie. Następna osoba. No to teraz ja. Czy posiada Pan jakiś plan na ekologicznienie gminy? Tak, gmina nasza jest bardzo, bardzo mocno zaangażowana w ekologię. Przypomnę tylko, że jesteśmy gminą wiodącą teraz w kolejnej grupie zakupowej 5 gmin, gdzie złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie na budowę odnawialnych źródeł energii. I w tym momencie mamy w granicach 700 takich w naszej gminie, takich budynków, oczywiście prywatnych, na które chcemy ściągnąć dofinansowanie. Jesteśmy już dość daleko zaawansowani w tym procedowaniu tego wniosku. Z moich ostatnich informacji, jakie miałem w ministerstwie w Warszawie, to myślę, że do końca maja, ewentualnie na przełomie maja i czerwca, decyzja o przyznaniu środków powinna być już faktem i powinniśmy podpisywać umowę. Po podpisaniu umowy, później przetarg, no i realizacja w terenie. To jest jeden z elementów tej ekologiczności. Także cały czas wymieniamy piece na energooszczędne, ale jednocześnie na ekologiczne piece centralnego ogrzewania. Także chcemy stworzyć spółdzielnię, taką spółdzielnię energetyczną w gminie, która będzie przekazywać nadmiar produkowanej energii na budynkach gminnych, na obiektach gminnych, do sieci tej, z której korzystamy do oświetlenia ulicznego. Także chcemy jak najbardziej wyeliminować te tradycyjne, standardowe źródła ciepła czy źródła opału. Przez to na pewno ta ekologia będzie widoczna. Zresztą już jest widoczna, ponieważ ten wianuszek gmin wokół Krakowa no bardzo mocno zaangażował się właśnie w wymianę pieców, w tą ekologię, w docieplanie budynków, w te wszystkie prace, w te wszystkie możliwe wnioski, które są gdzieś tam w zasięgu gminy. Nawet mamy w gminie ekodoradców, którzy pomagają mieszkańcom w pisaniu wniosków, w ściąganiu pieniędzy, ponieważ każdy, kto robi to przeważnie pierwszy raz. Natomiast są to nieraz bardzo takie pracochłonne, biurokratyczne wymogi, które muszą być spełnione i po to są właśnie ci ekodoradcy w gminach. Dziękuję bardzo. Czy będą organizowane jakieś imprezy dla młodzieży albo ogólnie tutaj na terenie naszej gminy? Ale imprezy sportowe czy jakie? No imprezy ogólnie, jakieś Dzień Gminy, imprezy też sportowe też. W tym momencie 7 czerwca będzie Olimpiada Szkół Podstawowych naszej gminy, jak co roku organizowana przy Lubożyckiej Szkole Podstawowej w Baranówce na boisku. Jest to, tak można powiedzieć, całodzienna taka impreza dla szkół. Tam młodzież rywalizuje w różnych konkurencjach. Wcześniej jest taka patriotyczna część związana z tą uroczystością, czyli jakaś złożenie kwiatu przed pomnikiem,
krótka modlitwa w kościele, apel poległych, bo tak to się odbywa zawsze. No i później przechodzimy wszyscy na Baranówkę i tam odpalamy znicz olimpijski, taki nasz tutaj lokalny. No i jest rywalizacja cały dzień. I to jest ta część sportowa dla młodzieży. Natomiast na drugi dzień, 8, w sobotę, będą dni gmin. Z racji tego, że w tym roku od 9 są wybory do Europarlamentu, więc skracamy tylko te dni gmin do jednego dnia, czyli do soboty, ale myślę, że atrakcji będzie bardzo dużo, bo taki jest plan. Oczywiście są różne inne imprezy dla dzieci szkolnych, ale i też dla dorosłych. Kiermasze bożonarodzeniowe, kiermasze świąteczne, świąt wielkanocnych. Organizujemy także dożynki. Mam nadzieję, że w tym roku będą te dożynki, podobnie jak w ubiegłym roku, w Prusach. Razem wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym. W zeszłym roku to pierwszy raz robiliśmy, bardzo była udana impreza, z uwagi na to, że klimat tam jest naprawdę taki piękny, wiejski, w którym te dożynki nabierają dodatkowego wymiaru. Nie ma tam takich jakichś elementów nowoczesności, które by przeszkadzały całemu wizerunkowi idei dożynek. Dlatego też myślę, że kolejny raz, drugi raz już wspólnie taką imprezę będziemy organizować. Oczywiście staramy się też organizować Mikołaja dla dzieci, staramy się organizować Mikołaja dla osób trochę z dysfunkcjami i dla młodzieży. Więc to także w szkołach się dzieje, ponieważ szkoły są bardzo aktywne w tym zakresie z racji tego, że mają duży kontakt z młodzieżą i duży kontakt z nauczycielami, z tym wszystkim, co może być takie budujące w budowaniu relacji właśnie z młodymi ludźmi przy okazji różnych imprez. Dobrze, i ostatnie pytanie to, czy są jakieś plany na rozwój jakby transportu pomiędzy Kocmyrzowem Urzędem Gminy a Krakowem albo innymi miastami? Od 26 sierpnia ruszają dwie takie linie busowe, na które dostaliśmy dofinansowanie. Jedna linia to będzie od Czulik przez Kocmyrzów do Park and Ride'u w Zastowie. Druga linia to będzie od Łososkowic do Urzędu Gminy, tutaj do Centrum Gminy. Oczywiście te wszystkie autobusy, które w tym momencie chodzą, które jeżdżą po gminie, będą cały czas tutaj uczęszczać i będą przewozić naszych mieszkańców. Mamy 4 park and ride'y na terenie gminy połączone z PKP. Chcemy te park and ride'y rozbudowywać. Najbardziej takim palącym miejscem to jest Baranówka, gdzie zainteresowanie podróżnych parkingiem dla samochodów jest bardzo duże. Kupiliśmy już tam hektar takiej działki pod park and ride, czekamy na przekształcenie, ponieważ ostatnio ustawa się zmieniła, no i trochę musimy to gdzieś tam wyhamować, ale jestem przekonany, że będziemy to mogli szybko zrobić. Także w ramach Metropolii Krakowskiej gminy wokół Krakowa zastanawiają się, na ile można by wprowadzić komunikację szynową. Oczywiście nie mówię, że tak będzie, ale byłoby grzechem, gdyby się nie spróbowało zrobić takiego studium, takiej koncepcji pod ewentualnie połączenie szynowe z Kocmyrzowa z Krakowem. Jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno jest to też gra warta świeczki. Dlaczego? Jest to bardzo pojemna komunikacja, bardzo bezpieczna, szybka, ale też ekologiczna. A obecny okres programowania unijnego stawia na innowacyjność i na ekologię. Więc to się, tym byśmy się wpisywali w ten trend. Jest teraz po wyborach, więc Metropolia Krakowska będzie ruszać z nowym, można powiedzieć, zapałem. I jestem przekonany, że zarówno dla naszych gmin, jak i dla innych takie analizy będą przeprowadzone. I też byłoby grzechem nie sprawdzić, czy jest możliwość, czy nie, z uwagi na to, że to się robi już na wiele, wiele lat. Podobnie jak pasmówkę robiliśmy, to też bardzo dużo osób było takich sceptycznych. Natomiast w tym momencie nie wyobrażamy sobie naszego połączenia z Krakowem bez tej trasy dwupasmowej, gdzie mamy szybki, sprawny i bezpieczny przejazd.
tą zatłoczoną starą drogą pewnie byśmy stali w korkach, tak jak niektóre gdzieś tam rejony podkrakowskie, a tu mamy fajne możliwości dojazdu. Natomiast to, co zawsze mówię, że atrakcyjność terenu to zawsze jest nie odległość od centrum, tylko czas dojazdu. I to jest chyba najbardziej taki najlepszy wykładnik dla danego regionu, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju. Dobrze, i to na tyle pytań w sumie. I dziękujemy panu bardzo za ten wywiad. Ja wam bardzo dziękuję. Myślę, że coś nam się udało wyjaśnić. No i będziemy też tutaj umawiać się na inne nasze wspólne atrakcje. Dziękuję bardzo. Słonecznej gminie Kocmierzów, Lubożyca. W tym... Szczęść Boże! No przestań, no po... Szczęść Boże, znajdujemy się... Szczęść Boże, znajdujemy się aktualnie przy kaplicy apostolskiej w Niekorzu Lubożyca. Czekajmy. 3, 4... Morał z tego jest taki. Zawsze wrócaj. W naszej gminie znajduje się wiele terenów rolniczych, na których uprawiane są głównie pszenice. Dobra. W naszej gminie znajduje się...